Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Szałpiw. Jest to Bamber. Bamber z wymborkiem pszenicy. Bamber to jest po poznańsku bogaty chłop. Nie mylić z Bauerem. Bauer to jest niemiecki chłop. Wymborek to jest wiaderko. Więc jest to Hefeweizen. Mamy tutaj krótkie wyjaśnienie. Z Bambergu na Górczyń się przyknaili, nazad to było więcej niż dwa wieki. Róg, cuk, patery na glanc wysmyczyli i rychtych bambry są wiarum ze eki. Do końca nie jestem pewien, ale myślę, że wiem, o co chodzi. Z czym wam się kojarzy określenie bamber? Brakuje jednej litery. Bamberg. No i bardzo dobrze się kojarzy, dlatego że Bambrzy to byli chłopi z Bambergu, czy z okolic Bambergu, którzy przyjechali do Poznania. Po co tam przyjechali? Otóż na początku XVIII wieku, po wojnie północnej, okoliczne wsie pod Poznaniem, które teraz są chyba dzielnicami Poznania, jak się nie mylę, były opustoszałe. No, wyginęła ludność, pouciekała, czy tam wymordowali ją, nie wiadomo. Znaczy, nieistotne. Wizytując, prawda, zaprzyjaźnioną parafię, chyba jakiś biskup to był, zauważył, że tam, mimo że chłopi, czy tam generalnie kultura agrarna stoi na wyższym poziomie niż w Polsce, to jednak wielu chłopów było biednych. Dlaczego było biednych? Ano dlatego, że konsekwentnie tam stosowano prawo, że dziedziczy pierworodny, a reszta na parobków. Więc jeżeli było więcej dziedziców niż jeden, no a zwykle było, no to tych pozostałych kilku żyło w biedzie, tak? Żyło, najmowało się jako parobkowie. No i w porozumieniu z królem podjęto decyzję, żeby zaprosić tych bamberczyków, czyli bambrów, do Poznania, żeby oni zaludnili te wioski. Oni dostali tam pewne przywileje, to znaczy dostali tam ziarno na zasiew, jakieś tam pomogli im wybudować się, jakieś chałupy i byli zwolnieni z pańszczyzny, co ciekawe. Tylko mieli jakiś tam czynsz płacić, z którego też ich na początku zwolniono. I tutaj jest ciekawostka. Tak jak zawsze w zaborze pruskim później Polacy byli germanizowani, tak tutaj ci Bambrzy się spolonizowali. Do tego stopnia, że już po 100 latach, czy po niecałych 200 latach, oni zostali spolonizowani. To znaczy, jak był robiony spis jakiejś tam ludności, to w tych wsiach, w których oni się osiedlili, a to było gdzieś około 1000 osób sprowadzili, oni się oczywiście żenili. Aha, był jeden warunek, tylko katolików sprowadzali, żeby tam żadnych tam protestantów nie. Więc oni się zasymilowali i zostali, jak był spis ludności gdzieś pod koniec XVIII wieku, to wszystko są informacje z Wikipedii, to się okazało, że nikt się nie deklaruje jako Niemiec, nie, czy jako Prusak, czy jako tam Bamberczyk. Więc to chyba właśnie to znaczy, że i rychtych bambry są wiarum zes eki, czyli wiara, no to są ludzie, nie? Czyli swoi już są. No dobra, wyprodukowana na zlecenie browar Szałpiw przez regionalne browary Wąsosz. Ekstrakt 12, alkohol 4,7. Data przydatności, tak, 18 listopada 2014. Janek mówił, żeby wypić jak najbardziej świeże, bo banany ulatują, więc no, robię co mogę. Bardzo ładna etykieta. W ogóle podobają mi się te etykiety w tym stylu zrobione, czyli Bamber, Cater, śrub chyba taką ma. One są, moim zdaniem, są lepsze niż ta pierwsza seria, czyli Bździągwa, Szczun i co tam jeszcze było? I ten, Reuber. Szklanka do Weizena. No jest banan, jest lekki goździk. Coś mi w nosie zakręciło. Dobra. Piwo tak długo stało, że się sklarowało, ale spokojnie zabełtamy końcówką i będzie dobrze.
No, Crystal Weizen to nie jest, ale rzeczywiście to zbędnienie nie jest za duże. Ale już tu nalewamy z drożdżami. Jeżeli widzimy, że piwo się nalewa z odpowiednio mętne, to nie bełtamy tą końcówką, co jest w butelce, bo nie ma sensu, żeby piwo było tak mocno drożdżowe. Piana bardzo obfita, drobno pęcherzykowa, wzorcowa wręcz. Bardzo ładna. Tutaj już się miesza ten... Pozwolicie, że nagram przebitkę na piwo i wrócę za chwilę, bo naprawdę jest tego warte. Wybaczcie tę przerwę, ale naprawdę Weizen jest takim piwem, gdzie prawda, prezentacja czy prezencja taka ogólna, znaczy wygląd jest bardzo ważny. Ta trwała czapa piany, która no niestety już w trakcie tego filmowania trochę opadła, ta mętność, no to nie mogłem sobie odmówić. Aromat jest typowy dla wubeków. Zakładam, że tu są wubeki użyte. Nie ma, jest napisane, że drożdże, ale zakładam, że to są WB04. Są banany, są goździki i jest taka nuta właśnie wubekowa. Ale nie, jest dobry aromat. Jest dobry, klasyczny aromat, banan, goździk, jest wszystko ok. Zobaczymy, co jest w smaku, bo bardzo często te piwa są za wytrawne na WB06. No dobre jest. Klasyka, klasyka, naprawdę. Niskie wysycenie, co ciekawe. Chociaż widzieliście, że nalewało się z bardzo dużą pianą, więc to nie jest tak, że brakuje. Zresztą niektórzy twierdzą, że lubią piwa pszeniczne, bo one są nisko wysycone. To one nie są nisko wysycone, one są zwykle bardzo mocno wysycone i podczas nalewania na kilka razy się de facto odgazowują. Kwaskowe. Głównym smakiem Weizena jest tak naprawdę kwaśny, dlatego że słodycz w Weizenach jest wnoszona przez aromat. Aromat octan izoamylu, czyli ester o zapachu banana, powoduje, że wydaje nam się, że piwo jest słodkie, podczas gdy ono jest kwaśne. Na szczęście tutaj tego banana jest tyle, że rzeczywiście nie brakuje tutaj tej pełni. Pełnie dodatkowo podnoszą drożdże, które po prostu sprawiają, że odczucie tego piwa nie jest właśnie takie wodniste. Choć ono wodniste jest. Bardzo ładna koronka, jak widzicie. To jest też ważne przy Weizenie, kiedy właśnie każdy łyk jest odmierzany kolejnym elementem tej koronki właśnie. Nie wiem, czy słyszeliście taką koncepcję, że z tych szklanek się najszybciej pije. Dlaczego? Dlatego, że człowiek myśli, że tu jest połowa, gdy tymczasem tu już jest ponad połowa, prawie 2/3. Tutaj jest o wiele mniej niż tutaj. Wobec czego człowiek, który normalnie zakłada, że będzie pił jakiś czas to piwo, pije, bo jeszcze nie doszedłem do połowy. Jak dochodzi do połowy, to się nagle okazuje, że jest końcówka, wychyla i zamawia następne. Więc to są najbardziej zdradliwe szklanki. To amerykańscy naukowcy takie badania zrobili, albo brytyjscy. Bardzo dobre piwo. Bardzo dobry Weizen, co nie jest takie proste do zrobienia, aczkolwiek wyraźnie czuć, że to jest Weizen na WB06, ale naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jest to naprawdę klasyka, bez ekstrawagancji, bez amerykańskiego chmielu, bez jakichś takich rzeczy. Klasyka klasyk, czyli piwo pszeniczne w stylu bawarskim. A Bawaria obecnie, częścią Bawarii jest Górna Frankonia, razem z Bambergiem, chociaż Frankończycy nie za bardzo się czują Bawarczykami. No ale za przyjaźń polsko-niemiecką.
i polsko-bamberską. Bamberg zawsze odwiedzam z wielką, wielką przyjemnością. Mam tam poczucie trochę tak, jakbym właśnie jakieś miasto w Wielkopolsce odwiedzał, jakiś taki Rawicz to może nie, ale jakiś taki, ja wiem, Grodzisk, Gostyń. Nie znam aż tak bardzo tych miejscowości, ale tak mi się coś kojarzą właśnie, że one są takie podobne do Bambergu. No tyle, że tam w Bambergu raczej nie ma za bardzo bloków i Bamberg nie był chyba za bardzo doświadczony w czasie wojny. Przepraszam. Także ta zabudowa tam jest wyjątkowo urokliwa. Zresztą każdemu polecam, jeżeli planuje jakiś wypad do Niemiec, to Bamberg jest taki must see. No, oczywiście są też inne ciekawe miejsca w Bawarii do zwiedzenia, ale Bamberg jest naprawdę warto. Bardzo dobry Weizen. Gratulacje. Bardzo fajna etykieta. Jestem na tak.